piątek w Miedonii strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej powitali nowy wóz bojowy. Nowy Mercedes zastąpi starego Jelcza. Mercedes przyjechał z okolic Częstochowy. Powitanie nowego samochodu odbyło się z udziałem przedstawicieli władz miasta, mieszkańców dzielnicy oraz druhów z Rudnika, Brzeźnicy, Brzezia, Markowic i Sudoła. Kupno samochodu było możliwe dzięki dotacjom, które jednostka pozyskała ze środków miasta Racibórz, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Samochód wyposażony jest w silnik o mocy 299 koni mechanicznych, sześciobiegową skrzynię biegów, zbiornik wodny kompozytowy oraz zbiornik na środek pianotwórczy. W nowym Mercedesie został zamontowany sprzęt oraz wyposażenie pożarnicze pod potrzeby strażaków z Raciborskiej OSP Miedonia. Strażacy tradycyjnie powitali wóz flarami i szampanem. Nowy pojazd został również poświęcony. Ochotnicza Straż Pożarna Miedonia od kilku miesięcy działa w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. To oznacza częste wyjazdy. Strażacy, by służyć mieszkańcom, potrzebują niezawodnego sprzętu. Nowy samochód będzie miał duży wpływ na skrócenie czasu dojazdu na miejsce zdarzeń i będzie tańszy w użytkowaniu od poprzedniego. Oficjalne przekazanie samochodu planowane jest na 11 września bieżącego roku.